Ja te Wędki ogólnie chciałem zachwalać, ale to już nie będzie czego zachwalać, bo się połamała mi i coś walczy, wędka się wygina, ale nie chce. Razy bardziej wolę, jakie fajne ma kolory, jak będzie miał... Siedzi lin. Szkoda, że nie pomarańczowy. Jest lin. Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu testy wędkarskie. Wytestujemy sobie zestaw za 99 zł. Zestaw wędkarski, na który większość z Was zaczynała swoją przygodę z wędkarstwem. Przynajmniej ja na podobny sprzęt zaczynałem wędkowanie. Niektórzy dalej tak wędkują, niektórzy nie. A więc możesz pokazać. Jest to zestaw, który zamówiłem w październiku jeszcze. Jest to zestaw za 99 zł. Ale teraz jak ten film montuję i ogólnie sklejam, to ten zestaw kosztuje 108 zł. No inflacja go pochłonęła. Jest to różnica 8 zł. Nie jest to dużo. Tak prezentuje się zestaw. To wszystko zamówione, zobaczymy, czy da się na to łowić ryby, jak to z tym jest, czy to jest badziewiak, czy to kit, czy mit. W każdym razie mamy dwie wędki, wielkie takie ala spławikowe, po dwumetrowe wędki, dwa kołowrotki, jakieś tam dzwoneczki, haczyki, spławiki, ciężarki i takie tam. Tutaj mamy to wszystko opisane, kołowrotki są z żyłką, wiecie, to jest taki najtańszy sprzęt, no można powiedzieć, że najgorszy. Ale z tym najgorszy to tak niekoniecznie, w każdym razie jest to najtańszy dostępny sprzęt w Polsce do wędkowania, takiego normalnego wędkowania. No i zobaczymy, czy da się na to coś połowić, czy nie, jakie będą efekty. Ja zaraz przejdziemy też do rozpakowania sprzętu i będziemy na to łowić. Tu jest paczka, w której dojechał do mnie sprzęt, za stówkę można powiedzieć. No i co, zaraz to wszystko otwieram, kładę na kastrę i Wam przedstawię, co się w tej paczce znajduje, ale mniej więcej tak już wiecie. Więc tak, w paczce znajduje się siateczka, która jest bardzo krótka i tak naprawdę chyba bardzo mało przydatna. Co, do końca się nie bierze? Dobra. Siateczka jest tej wielkości, no w sumie to jakieś tam małe rybki, to jeszcze ok. W sumie z pontonu to by było ok, jak z pontonu się łowi na miejscu. Ale ogólnie taka siatka za bardzo mi się nie przyda. Ją kładę na bok. No i co mamy dalej? Dalej mamy sprzęt, czyli wędki. Mamy też pokrowiec, który najgorzej chyba nie wygląda, akcesoria. No i chyba sobie wszystko. Tak, puste. Słuchajcie, pierwszy pokrowiec. Pokrowiec ma chyba dwie komory, plus trzecia taka na akcesoria. Na te wędeczki jest to wystarczający pokrowiec, aczkolwiek widać, że on jest takiej troszkę gorszej jakości, już mi ten suwak wariuje. Wydaje mi się, przynajmniej u mnie to pewnie z pół roku, rok może by wytrzymał. A to u każdego może być inaczej. Ciężko tak ocenić. Ja podobne pokrowce kiedyś miałem. Ja jako, że często do ryby jeżdżę, sprzęt jakoś specjalnie nie dbam. Takie pokrowce zazwyczaj mi trzymały około pół roku, rok. I pierwsze co to się rozwalały, zawsze te suwaki. Odnośnie wędek. Ja to takie wędki kiedyś wiele razy łowiłem. Myślę, że większość z nas zaczynała przygodę z wędkowaniem od takich wędek. Jest to wędka, która ma 2,10 CW 60-120 gram. 2 metry i 10 cm. No i niby w teorii, patrząc na to CW, czyli ciężar wyrzutowy wędki, no to niby ta wędka nadaje się na grunt. Jest to taka typowa gruntówka, a dostałem do niej akcesoria spławikowe. Tak prezentuje się wędka. No, nie jest to jakiś łom. Wydaje mi się, że pierwsze będą odpadać przylotki, bo ja w takich wędkach miałem to, że zawsze mi te przylotki odpadały. Powrót do przeszłości. Też często wkurzało mnie to, że to się przekręcało często i to się kręci. Tutaj mamy taki schowek w tych wędkach, do którego sobie możemy wrzucić na przykład spławik, jakieś haczyki, ciężarki czy inne potrzebne nam akcesoria. To jest w sumie w miarę spoko. Wszyscy wiemy, jakiej to jest jakości, to jest najtańszy sprzęt, więc to nie jest sprzęt dla takich osób, które kilka lat łowią. Ale zobaczymy, jak to będzie się spisywało na tym stawie. Często było z tymi teleskopami tak, że na przykład któraś część nie chciała się mi wsunąć do końca. Ale jak dbasz, tak masz, a ja jakoś specjalnie nie dbałem. Dalej. Co do kołowrotków, są tutaj najtańsze kołowrotki, w sumie najgorsze kołowrotki. One może jako tako potrafią wytrzymać kilka lat, ale tutaj jest hamulec strasznie nieprecyzyjny. Tym sobie ustawiamy hamulec i ten hamulec jest bardzo nieprecyzyjny. Są to małe kołowrotki, gotowa nawinięta żyłka, która pewnie ma około 0,20 mm tej żyłka. Ta żyłka nie jest taka wcale najgorsza, ale jest bardzo rozciągliwa, taki nylon to można powiedzieć jest. Dalej, co do akcesorii, mamy opakowanie ciężarków, które te ciężarki są akurat spoko, jak te ciężarki. Mamy trzy opakowania stoperów, trzy jakieś takie coś stoperków. Sorry za brudne ręce, ale przed chwilą zanęte rozrabiałem i to jeszcze po zanęcie. Dalej, dwa dzwoneczki dalej czasami używam, przydadzą się na grunt.
obcinacz do żyłki, też spoko sprawa. Jakieś tam haczyki, 10 sztuk haczyków. Nie wiem, po co są przypony stalowe, tak stalowe, skoro taki zestaw bardziej spływikowy. No i co, i 3 spływiki. Tak się prezentuje zestaw za 100 zł. Nie jest jakaś wygrywana cena jak na te czasy. Jest to najtańszy sprzęt, czyli wiadomo, raczej najgorszej jakości. Gorszej jakości sprzętu za bardzo nie kojarzę, ale tu nie chodzi o to, by to hejtować. Mam też z sobą trochę swojego sprzętu i między innymi jedną wędkę dam na koszyczek. Jedna wędka pójdzie całościowo z tego będzie robiona. Damy spłowiczek 3 gram. Ta żyłka, ten kowrek, ten sprzęt, a jedna wędka, by urozmaicić to wędkowanie, będzie na koszyczek automatyczny. Nie wiem, czy ktoś z was używał koszyczków automatycznych, ja kiedyś pokazywałem to na filmie. Ten koszyczek automatyczny, go tutaj tak naciągamy, tam wsypujemy zanętę, wkładamy haczyk i on jak wpadnie do wody, zanęta zacznie się rozrabiać, to po czasie wystrzeli nasz haczyk kilka centymetrów od koszyczka. Dobra, ja montuję zestawy i przechodzimy do łowienia. Ja będę dzisiaj łowił u siebie nad stawem, dlatego u siebie nad stawem, bo ten test będzie miarodajny, ponieważ prawdopodobnie będę miał okazję czuć rybę. Jeśli bym pojechał na PZW, to by były jakieś tam szanse, że nic bym nie złowił, więc tu chodzi o to, by pokazać, jak ta wędka pracuje na rybie. A tutaj tę rybę będzie łatwiej złowić. Mamy październik, połowę października, myślę, że coś tam powinniśmy dorwać. W ogóle w tym roku październik jest bardzo ciepły. Teraz też jest ciepło, tylko jest pochmurnie, ale jest ciepło. Aby zachęcić do brania, użyję zanęty, rozrobię z pół kilograma zanęty. Jakoś dużo o tej porze nie trzeba, tutaj mamy zanętę linkaraś, więc pół opakowania sobie wsypuję. Oczywiście rozrabiam to z wodą z łowiska. Schemat rozrabiania zanęty myślę, że każdy z was zna, bo to akurat często pokazuję na kanale. W sumie na każdym kanale jest to pokazywane. Do rozrobionej zanęty trochę robaków białych oraz takiej starszej pinki, która już w większości jest martwa. Składam kulę zanętową i to poleci pod mój spławik. Jedna kula, myślę dwie kule zanętowe na tą porę będą wystarczały, bo jest październik, tak jak wcześniej wspominałem. Więc ostatnie chwile łapania takich ryb jak karasie, liny czy karpie. Zestaw jest złożony, to jest zestaw gruntowy, no i to będzie w sumie fajnie, ten koszyczek utrzymuje, koszyczek 50 gram, tak jak wspominałem. To jest taki specjalny system, to naciągamy, tu kładziemy zanętę, haczyk i to wystrzeli nam. Ja trochę dałem przedługi przypon, bo ten przypon powinien być krótszy. Na hak zakładam te 3 czerwone robaki, to będzie taka kanapka. To będzie taki miks czerwonych robaków, taki pęczek czerwonych robaków. Jeden i trzeci. 3 czerwone takie robaki. Patrzcie, tu robimy coś takiego. Tu mamy zanętę, dajemy tutaj zanętę. Aby jakiś patyk mi się wziął, dajemy do połowy zanętę. I teraz kładziemy tutaj haczyk. Ja dałem trochę przeduży przypon, przypon to trochę powinien być mniejszy. Na środku kładziemy haczyk, dosypujemy zanętę, dociskamy palcem najlepiej. Coś takiego i patrzcie, to normalnie się trzyma. Jak wpadnie do wody, to zacznie zanęta się ulatniać, w końcu to wystrzeli tą zanętę razem z haczykiem. Ja dałem trochę przedługi przypon, mogłem dać krótszy, no ale trudno, już nie będę to oddawać zestawu przerabiać. Ogólnie ta żyłka tutaj jest trochę przygryba do łowienia na spławik, tak przynajmniej mi się wydaje. To jest chyba 0,25 nawet. No i dobra, zestaw gotowy. Ustawiam grunt na około metr. Będę łowił niedaleko brzegu, w tym miejscu często karmię ryby, więc jako tako w tym miejscu powinny mi brać. Na zestaw pójdzie biały robak plus czerwony robak, taka kanapka. Ryby o tej porze gustują w pokarmach mięsnych, więc damy im troszkę mięsa. Karasie i liny to nie wegetarianie, czy karpie też. A dzisiaj się będę nastawił na lina, karasia, karpia. Może wpaść jesiotr, może wpaść pstrąg, bo takie gatunki ryb tutaj też mam. A nawet jeszcze może węgorz wpadnie. Zobaczymy. Dobra, 2 białe robaki, 1 czerwony robak, grunt około metra i zarzucam swój zestaw 2-3, nie no więcej, z 7-8 metrów od brzegu. Żyłka ta jest żyłką pływającą, widzę na razie mi nie tonie. Dobra, więc zestaw zarzucony,
daję tutaj podpórkę, ustawiam to na podpórce i będę czekał do brania. Jest jakaś ryba, mam już ją niedaleko brzegu i jest to karp. Jest taki nieduży karp, ja tylko sobie wezmę podbierak i matę bliżej, bo mam w nie w zbyt komfortowym miejscu. I jest nieduży karpik. Wędka, zobaczcie jak zgięta. Nie jest to maksymalna jeszcze, maksymalne zgięcie wędki przy karpiu. Te karpie już teraz mamy październik, nie są tak ruchliwe jak były latem, aczkolwiek dalej coś tam próbują walczyć. No teraz taki niebezpieczny moment, jeszcze liść mi się podebrał. Dobra, jest podbieraku. Wędka jakoś nie miała problemów z takim karpiem, ale ten karp nie ma raczej więcej niż kilogram. Taki nieduży, ale dał radę. Jest taki około kilograma karpik. Nie jest jakiś duży, wędka jak widać wytrzymała, no do takich ryb ta wędka jeszcze się nadaje, ale do takich powyżej 5 czy tam 3 kg ciężko by było z tą wędką. Aczkolwiek da się duże ryby łowić na te teleskopy. Ja widziałem kiedyś na YouTubie filmik, jak ruskie takie sumy po 40-60 kg łowili na trochę lepsze wędki teleskopowe. Więc taka rybka, bardzo ruchliwa, co zresztą widać. Taki karpiszon, pierwsza ryba dzisiejszego wypadu jest, wędka podołała, aczkolwiek nie jest to wędka, którą bym polecał. Dobra, pierwsza ryba jest, złowienie tej ryby nie jest zbyt szczególne i zbyt wymagające. Nie udało mi się nagrać momentu brania, bo to jest naprawdę ciężka sprawa, kto nagrywa filmiki ten wie, trzeba było mieć cały czas postawioną kamerę na daną wędkę i dopiero wtedy by szło nagrać, ale udało mi się nagrać hol, który w sumie ten karp nie był jakiś mega waleczny, może dlatego, że już jest późno, woda jest chłodniejsza, te ryby aż tak mocno nie walczą. Jakie są wnioski po holu takiej ryby na tej wędce? Tam gdzie ta wędka jest, czekajcie, tutaj. Z takimi kilogramowymi rybami ta wędka w ogóle nie ma żadnego problemu. Nawet myślę, że z takim 2-kilogramowym też by nie miała żadnego problemu. Problem by się raczej pojawił przy wędce 3-4-kilogramowej lub większej, przy rybie 3-4-kilogramowej lub większej, bo wtedy wędka by w ogóle nie pracowała, tylko by była cały czas zgięta i by nie było, wiecie, czegoś takiego, tylko wędka by była non-stop zgięta do końca. Daje radę, to jest to najtańszy sprzęt, bez problemu dał radę z taką rybą. No mam nadzieję, że zaraz coś większego mi weźmie, na to liczę. Hej, to ogłoszenie, ważne ogłoszenie. Jeden z moich kolegów walczy o powrót do zdrowia i jest specjalna zrzutka z tej okazji. No i bardzo by było miło, gdyby ktoś z Was wszedł na tą zrzutkę, kilka złotych wpłacił w miarę możliwości, ja już tam też się dorzuciłem. Cel szczytny, sprawa poważna. Link do zrzutki jest podany w opisie, więc jeszcze raz wspomnę, by było bardzo miło, gdyby ktoś wszedł, coś tam wpłacił, ewentualnie udostępnił zrzutkę. Zarzucamy i czekamy na brania. Tego się nie spodziewałem, tego w planach nie było, to już totalne zaskoczenie jest. Ja te wędki ogólnie chciałem zachwalać, ale to już nie będzie czego zachwalać, bo się połamała mi i tego się nie spodziewałem. Ja wam mówiłem, że mam koszyk 50 gram, i że tu wędka jest od 60 do 120 gram, to wiadomo, tam zanęty było 20-30 gram, czyli rzucałem jakimiś 70-80 gramami. Nie rzucałem z całej siły, rzuciłem w miarę mocno, ale nie jakoś z całej siły, jakiegoś mocnego zamachu nie robiłem, tylko tak... I wędka mi się połamała. I ten teleskop się połamał, więc wniosek jest taki, że ta wędka się nie nadaje za bardzo do łowienia z gruntu, tylko na spławik. To jest chyba włókno węglowe, jak się nie mylę, i jest ono bardzo, bardzo słabe. Połamała mi się wędka. Druga w tym roku. Wcześniej mi się taka lepsza wędka połamała. Teraz teleskop mi się połamał, więc no słabo. Nowiutki teleskop. Kurde, pierwsze łowienie i się wędka złamała. No tego się nie spodziewałem. Podczas zarzucania. Szkoda, że nie nagrałem tego zarzucania, no ale kurde, nie wszystko nagrasz. Więc no niezbyt ciekawie. A chciałem zachwalać te wędki. Dobra, zwijamy. Miałem branie na tej połamanej wędce. Co chwilę mi żyłkę prostowało, ale przestało. Coś małego dziubało, podejrzewam. Jest branie na tej wędce połamanej, dobra. Sprawdzamy, przycinamy, czy coś siedzi, czy nie. Nie wiem, czy coś siedzi, bo tam jest jeszcze kawałek wędki łamanej. Możliwe, że coś małego siedzi, albo nic, nie wiem, zaraz zobaczymy. Na razie nic nie czuć, no i nie ma ryby, kurde. Ale coś dziubało, bo... Aha, haczyk się dziwnie obkręcił. I jest lekko robak taki podziubany, ale coś małego musiało dziubać. Nie dało rady połknąć. Było branie na spławiku. Nie ma spławika, branie do brzegu, podejrzewam, że ryba siedzi. Przycinamy i coś... Jest coś. Coś walczy, wędka się wygina, ale nie chce się pokazać. Ten bardziej walczy od tamtego. Nawet coś tam wywija, patrzcie jak wędka fajnie chodzi. Ale się nie chce pokazać, patrzcie jaki waleczny ten akurat. I patrzcie do brzegu samego popłynął.
Ale chodzi, jest karpik koi, bardzo ładny karpik koi, ale do samego końca nawet go nie było widać. Dopiero teraz się pojawił. Ale bardzo ładny, fajnie chodzi. Bardzo piękniutki, jeden chyba z piękniejszych na łowisku. O to chodzi, właśnie chciałem mieć takie łowisko, na którym będzie dużo fajnych, takich mało spotykanych, kolorowych ryb, bo tamten karpik to nie było nic nadzwyczajnego. A tutaj mamy taką piękność, zaraz mi zdjęcie zrobisz jak możesz, na spławiczek, na robaczki, ten o wiele bardziej waleczny. Patrzcie, jaka piękna ryba, jaki piękny karpik, ten jest mniejszy od tego poprzedniego, a dwa razy bardziej waleczny, jakie fajne ma kolory, jak będzie miał takich kilka kilogramów, to w ogóle będzie bardzo, bardzo piękny, możesz z takiego bliska go pokazać, skusił się na miks robaków. Tutaj wędka o wiele fajnie chodziła niż przy tamtym z gruntu. Ten skusił się na spławiczek, ale bardzo ładny, bardzo fajną ma kolorystykę. Taka ryba. Dobra, dopuszczamy. Jest druga ryba, tym razem na spławik. Ten był o wiele bardziej waleczny. Ten to walczył, fajne branie w ogóle do brzegu było. Wziął to od razu w moją stronę, jechał, potem spławik zniknął. Mówię do dziewczyny, łap za telefon, dawaj, nagrywaj. No i się nagrało. Fajna kolorowa rybka, ja będę dążył do tego, aby jak najwięcej tych kolorowych rybek tutaj było. Wędka fajnie pracowała, fajnie się spisała, te wędki o wiele lepiej się spisują na spławiku niż na gruncie, grunt mi się połamał. Taka ciekawostka, ten grunt połamany jest zarzucony, kiedyś z kolegą mieliśmy tak, że też się nam taka wędka połamała podczas holu. Kolega trzymał, bo to się w połowie nam połamała, kolega trzymał chyba końcówkę wędki, tą drugą część, tak w górze, a ja holowałem drugą częścią, no i udało nam się wyciągnąć karpia. Widoczne chyba to wszystko, patrzcie ile słonecznicy, to chyba słonecznica, mam tego w stawie bardzo dużo, dlatego wpuściłem sobie pstrągi, okonie tutaj już wcześniej były i tej słonecznicy jest tyle, że te okonie nie nadążają za nią. Jest tutaj dużo małego karasia, linka, które tutaj się rozmnażają, więc wydaje mi się, że pstrągi, jakieś tam, no pstrągi i podobne ryby, takie nieduże drapieżniki nie będą przeszkadzać w tym ekosystemie tutaj. Czupaka i sondacza mam tutaj tylko jednego, więc raczej mi się nie rozmnożą, nie powinny się rozmnożyć, więc biedy nie powinno być. Okoni jest tutaj sporo, jest trochę pstrąga, węgorze jakieś tam, ale te pstrągi, okonie, węgorze, no to raczej nie będą mi wyjadać tych kolorowych ryb. No chyba, że takie malutkie te kolorowe będą, to tak, ale tych większych to raczej nie. Takich już raczej nie powinny. Teraz łowię tam na prosto przy takiej noże, może tutaj macie zbliżenie i spławik mi do góry poszedł, bo spławik leży zamiast stać. Często tak leszcze potrafiły brać, ale tutaj chyba leszcze za bardzo nie mam, może kilka sztuk. Więc trzeba sprawdzić, czy nic nie siedzi, bo możliwe, że coś siedzi. Przekręcamy lekko hamulec, przycinamy i coś jest. Siedzi coś. Branie było do góry na płciźnie. Patrzcie, wędka tak się wygina. O, idzie do brzegu teraz. I siedzi lino. Szkoda, że nie pomarańczowy. Jest linek, patrzcie, taki zielony przyjaciel. Trzecia ryba na Fajerant. Do spławika ta wędka jeszcze jest ok, ale do gruntu nawet nie ma co, to tam pisze 60-120 gram. To jest nieprawda. Ja to wędka mi się połamała na wyrzuceniu 60, może 70 gram. Taki linek, nawet trochę śluzy zostawił na żyłce. Jest to duży linek, duży to dopiero będzie za kilka lat. Zielony przyjaciel w październiku, chociaż kiedyś nawet na łowisku kamień mówiłem linę w listopadzie. Taki zielono, ciemnowaty nawet, taki trochę zielono, ciemny, fajne pomarańczowe oczy. Taki linosław idzie zaraz do wody. I słuchajcie, nawiązując do ostatniego filmu z prac nad stawem, bo ten film poruszył, no dość dużo ludzi poruszył, ma fajne wyświetlenia, fajnie tam wyświetlenia i dość duże zainteresowanie. Jeżeli kogoś z was interesuje budowa stawu, staw rybny, pielęgnacja stawu, to na Facebooku jest dość ciekawa grupa, nazywa się Stawy Rybne, budowa, zarybianie, pielęgnacja. Link do grupy jest podany w opisie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany budową stawu, pielęgnacją oraz tematami związanymi z prowadzeniem, utrzymywaniem stawu, no to zapraszam na tą grupę, link podany jest w opisie. Sztos, grupę, ja sam tam jestem, też jakieś posty wrzucam, też jak czegoś nie wiem, to się pytam ludzi, zawsze ktoś tam odpowie. Link podany w opisie. Wędkowanie dobiega końca, czas na podsumowanie, wady i zalety zestawu za 100 zł. Czy cenowo jest to opłacalne? Jest to opłacalne cenowo, przy tych cenach 100 zł za sprzęt do łowienia, dwa sprzęty do łowienia, dwie wędki, praktycznie cały potrzebny zestaw do łowienia, to jest to opłacalne. Jak jakościowo? Jakościowo jest to szajs, taka jest prawda, no ale to nie ma co się dziwić po tej cenie. Czy polecam, czy nie? Jeżeli ktoś z was miał styczność z wędkowaniem, to nie polecam, bo się zawiedziecie na tym.
ale jeśli ktoś pierwszy raz chce spróbować wędkowania, to jak najbardziej to spoko opcja i tutaj można teraz to skontrować, bo można napisać, no jak można polecić sprzęt na pierwszy raz, jak sprzęt jest słaby i można się zniechęcić do wędkowania. No tak, jest to prawidłowy argument, zgadza się jak najbardziej, ale lepiej wydać te, nie wiem, 30, bo to sama wędka z kołowrotkiem kosztuje 3-4 dychy. Lepiej wydać te, nie wiem, 100 zł, czy 30-40 zł, niż wydać 300 czy 400 zł, a w dwóch przypadkach wędkowanie na przykład by się nie spodobało. Bo dla niektórych wędkowanie się spodoba, dla niektórych nie. W wędkowaniu tylko nie chodzi o sprzęt, a o całą tą otoczkę. I jak ktoś chce pierwszy raz spróbować powędkować, to taki sprzęt według mnie będzie ok. Myślę, że większość z nas, osób, które już wędkują jakiś czas, zaczynały od takiego sprzętu. Dopiero po czasie, jak wędkowanie, jak sama zajawka się spodoba, to dopiero potem warto sobie kupować lepszy sprzęt. Więc no, jakościowo jest to, jak sami widzieliście, niezbyt dobry sprzęt, ale na pierwszy raz będzie ok. Da się na to łowić, da się na to holować ryby. Ja znam osoby, które łowią 15-20 lat, dalej łowią taki sam sprzęt. Wyniki jakieś mają, czasami nawet lepiej płyną niż ja. No i to chyba tyle. Więc standardowo zapraszam w linki podane w opisie. Jeśli macie jakieś tam pomysły na jakieś tam inne testy sprzętu czy coś takiego, no to śmiało możecie się do mnie odzywać, pisać, dawać propozycje. Udało się złowić 3 ryby, ja myślałem, że będzie więcej, no ale niestety. Szkoda, że nic takiego, wiecie, powyżej 3-4 kg nie wzięło. Wydaje mi się, że wędka by się nie połamała na rybie 5 kg. Aczkolwiek jest to możliwe. Wydaje mi się, że wędka by się nie połamała na rybie 5 kg, ale ta wędka potem by nie pracowała w ogóle przy tym holu. To tyle. Do następnego.